Witamy Państwa w ostatnim odcinku Starix Ligi. Po godzinach jesteśmy po gali finałowej. Pojedynki pomiędzy SPX FTM do Bydgoszcz, RAF Mixta, Wit Świecie i pojedynek pomiędzy Unisław Team a Euro do Unii w wielkim finale. Za chwilę te pojedynki sobie omówimy, a dzisiaj moimi Państwa gośćmi są Marcin Gruszczyński, Nikodem Romanowski, Maciej Grecki. Witam Panów bardzo serdecznie. Na początek do Marcina. Marcin, w dniu dzisiejszym mecz o to trzecie miejsce z ekipą RAF Mixta Wit Kamienne Świecie. No i porażka Twojego zespołu. Jak Ty ocenisz ten mecz? No co, no przegraliśmy. Zajęliśmy znowu czwarte miejsce. Znowu trzeci raz w gali finałowej przegrywamy z RAF Mixem. Nie wiem, jakiś fatum na nas ciąży. Tym bardziej, że w tym roku to byliśmy zdecydowanie lepszą drużyną z przebiegu, uważam, tego meczu, zwłaszcza w drugiej połowie. Pierwsza połowa bardziej wyrównana. Jeden błąd zdecydował o tym, że straciliśmy bramkę, aczkolwiek uważam, że później sytuacja, którą Marcin Wanat faulował, ewidentna żółta kartka, która dałaby nam szansę, byśmy grali jednego zawodnika więcej, która by mogła nam umożliwić remis w tym meczu, minimum remis w tym meczu. Aczkolwiek mieliśmy swoje sytuacje, mieliśmy masę swoich sytuacji. Nie wiem, no trafialiśmy w Piotra Świetlika. Myślę, że sam jakby był tutaj, to by powiedział, że sam nie wiedział, jak on to broni, bo to były takie instynktowne gdzieś tam. On sam się dziwił, że tą piłką trafiamy w niego. Nie wiem, no jakiś, nie wiem, może ten mecz wczorajszy tak trochę sił zabrakło, nie wiem. Po prostu trudno mi jest powiedzieć, aczkolwiek no czujemy się przegranymi, aczkolwiek za tydzień jeszcze jest szansa rewanżu na RAF Mixie w pucharze. Mam nadzieję, że wyjdziemy bardziej skoncentrowani i pokażemy, że tą drużyną silniejszą, lepszą jesteśmy my. Tak jak mówiłeś, że dzisiaj Piotrek Świetlik nie wiedziałby, jak on to bronił, tak od razu mi się przypomniał wasz mecz z RAF Mixem, gdzie wygraliście 10-0, no i wtedy ty robiłeś show w bramce. Ale tak wracając jeszcze do waszej drużyny, po transferze Tomka Roguza do was, moim zdaniem był to chyba najlepszy transfer całej ligi. Wprowadziło to na pewno dużo ożywienia w waszą grę. Rogus jest szybki, dynamiczny. Można powiedzieć, że był to strzał w dziesiątkę. Myślę, że tak, strzał w dziewiątkę, ponieważ jak wiemy, Tomek ma trochę kłopotów tam klubowych i tak dalej. Przestał w pewnym momencie trenować i grać w sparringach i tak dalej i myślę, że ta forma trochę się odbiła też, jego forma odbiła się tutaj na zespole. Już nie błyszczał, już nie był aż tak szybki, aczkolwiek no, trzeba przyznać, że to był jeden chyba z lepszych transferów ten i myślę, że ten Piotra Maksymiaka do RAF Mixu też, aczkolwiek może już nie zaczął tak strzelać. I to też bym chciał zaznaczyć, że ta weryfikacja jego umiejętności strzeleckich, myślę, że na poziomie ekstraklasy pokazała, że chyba nie jest aż tak dobrym strzelcem, jak tutaj tyle nagród zdobył i tak dalej, bo dużo łatwiej się strzela bramki niestety, ale ze słabszymi drużynami, gdzie strzelał tam masę tych bramek, ale tutaj nie wiem, czy tam, nie chcę skłamać, bo nie pamiętam ile bramek, ale myślę, że tam z 2-3 strzelił, to jest maks, więc to świadczy o tym, że no, jest na tym poziomie, myślę, że chyba tutaj by sobie aż tak dużo nie poradził, jakby grał cały czas w Ekstralidze. A u nas, no myślę, że jeszcze drugi transfer Bartka Elwartowskiego może trochę za późno. Myślę, że też by się wkomponował, zwłaszcza w tych chłopaków z Torunia. No, zobaczymy, co będzie w przyszłym sezonie. Teraz nie chcę mówić, bo sam nie wiem, co będzie. Nikodem, przede wszystkim gratulacje. Obroniliście tytuł mistrzowski, mimo że dzisiaj pojawiłeś się tylko na chwilę na boisku, cały czas bronił Nikolaja Neagu. No i do Ciebie pytanie przede wszystkim jako do bramkarza też. Oglądając tą grę Neagu, można było zobaczyć różnicę w niektórych tych słabszych drużynach, te wybicia z linii bramkowej, te wybicia bramkarzy są różne, a Neagu dokładnie ręką potrafił to robić na drugą stronę do swojego partnera. I od momentu, kiedy tutaj Neagu się tak naprawdę pojawił, no oprócz tego jednego meczu z SPX-em, gdzie tutaj no zagrał trochę słabiej, no to naprawdę było to solidne wzmocnienie waszej drużyny. No tak, no Kola jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, do tego jest wspaniałym człowiekiem, dobrym kolegą, ciężko pracuje na treningach, pomaga nam, bramkarzom, również jakby powiększać swoje możliwości, swoje umiejętności,
No ewidentnie jest najlepszym bramkarzem według mnie tutaj w tej lidze oraz w naszej pierwszej lidze. I tu nie ma żadnej wątpliwości. Graliście dzisiaj z drużyną z Unisławia, z drużyną, którą znacie, tak również, bo gracie z nią w pierwszej lidze futsalu. No i chyba niczym was nie zaskoczyła ta drużyna, bo naprawdę zagraliście dzisiaj koncertowo. Na to, co zrobił Mikołajewicz w wielkim finale, no to naprawdę klasa sama w sobie. Widać, że to jest reprezentant Polski. No tak, Marcin dzisiaj dał koncert, także no było widać tą różnicę. No, chłopakom z Unisławia należą się ogromne gratulacje. No, jest to młody zespół, ale potrafią grać w futsal. Nieraz to udowodnili, przecież w lidze przegraliśmy z nimi 1-0, także no dzisiaj po prostu mocno się skupiliśmy na swoich zadaniach i wynik mówi sam za siebie. Z gratulacjami na pewno dzwonią. Maciej, do ciebie pytanie. Rozczarował ciebie trochę ten wielki finał? Było to jednostronne widowisko. Moim zdaniem kibicom dużo bardziej mógł się podobać pojedynek SPX Rafmix. Znaczy ja śmiem twierdzić, że było to chyba najsłabsze spotkanie w całym sezonie, w tej 8 sezonie Starex Ligi zespołu Unisławia. Może troszeczkę tutaj nie zgodzę się z twoją opinią, że zespół Rodrobie zagrał koncertowo. Oni zagrali standardowo na swoim poziomie. Ekipa Jurka Siemińskiego po prostu się nie dostosowała do tego poziomu i dlatego taki duży i dosyć znaczny rezultat. Jeżeli chodzi może o spotkanie, które miało miejsce prędzej, czyli mecz o trzecią lokatę, no myślę, że tutaj błędna decyzja jednak sędziego i tutaj po tym faulu Marcin Wanat powinien usiąść na dwuminutową karę. No jeżeli sędzia uznał, że nie było to przewinienie, które mógł, że tak powiem, określić jako wystarczające na ukaranie zawodnika, to na pewno z kilkanaście sekund później no niesportowe zachowanie Piotra Papierowskiego w momencie odkopnięcia piłki, także no, gdyby naprawdę był tutaj konsekwentny arbiter, to mogłaby być taka sytuacja, że zespół z Bydgoszczy grałby w przewadze 4-2, no i tutaj na pewno szansa na doprowadzenie do rezultatu byłaby zdecydowanie większa, także moim zdaniem błędna decyzja, troszeczkę wypaczająca to ostateczne rozstrzygnięcie. Marcin, przed wami jeszcze nie koniec tego sezonu. Wyeliminowaliście sensacyjnie, pozbawiając potrójnej korony Eurodrup. No i teraz przed wami mecz znowu z Rafmixem, rewanżowy. No i okazja do zdobycia chociaż tego jedynego trofeum w tym sezonie. Tak, ale jeszcze chciałbym wrócić, bo w sumie zapomniałem o transferach, bo w sumie transfer na Neagu tak samo był z Eurodrobiu 2 do Eurodrobiu 1 i myślę, że to podniósł tą wartość tej drużyny jeszcze o 50%. Nie ujmując tu Nikodemowi, ale no sam przyznał i tak dalej, że to jest najlepszy bramkarz i ten bramkarz zdecydowanie. Nikodem bardzo ładnie broni na linii i tak dalej, ale myślę, że aż tak dobrze nie czyta gry jak Nikoła, jeszcze nie wprowadza tak piłki dokładnie jak Nikoła, więc myślę, że to był strzał w dziesiątkę i to dał tak naprawdę ten, to powinni podziękować, bo Nikoła naprawdę im pomógł w tym dojściu do tego finału, wygraniu tego finału i tak dalej. Fakt, może zdarzył mu się słabszy mecz, ale myślę, że tu muszę pochwalić chłopaków, bo ja byłem w bardzo osłabionym składzie, dobrze wiecie o tym, w tym półfinale Pucharu. Chłopacy byli z Torunia w najsilniejszym składzie, aczkolwiek mieli ten, może ten słabszy jeden dzień, który po prostu no, wykorzystaliśmy i wpuścił 6 bramek, co prawda, ale myślę, że to były takie bramki, których no ciężko było tak naprawdę odbronić. Po prostu to szczęście nam dopisywało tam. A co do finału, no tak jak mówiłem wcześniej, 3 razy do tej pory w gali finałowej graliśmy z Rafmixem, 3 razy przegrywaliśmy. No mam nadzieję, że w końcu jak nie do 3 razy sztuka dzisiaj, to za tydzień do 4 razy sztuka i uda nam się wygrać, bo myślę, że nie ujmując nikomu i tak dalej, ale no czuję jakby się ja chociażby sam jako prowadzący tej drużyny trochę przegrany w tym sezonie, ponieważ no do tej pory nic nie zdobyliśmy. No i mam nadzieję, że no chociaż będę się cieszył z tego pucharu razem z chłopakami, bo naprawdę chłopacy włożyli bardzo dużo i zasługują na to, żeby wygrali chociaż ten puchar za tydzień. W ćwierćfinale spotkaliście się z Bora Bora Kars, w półfinale trafiliście na Eurodrup. Zdecydowanie mieliście najmocniejszą, najcięższą drogę do tej gali finałowej, można tak powiedzieć.
No na pewno, wiadomo, że jakby rządzą się własnymi prawami, aczkolwiek myślę, że no Bora Bora tak z sezonu na sezon coraz słabiej gra. Może jest to tym, że no nie ma Grzesia Muzykiewicza, który leczy kontuzję, jeszcze trochę poleczy. Nie ma teraz Radka Zużydło, ten zespół po prostu tak jakby się troszeczkę rozpadał. Życzę chłopakom szybkiego powrotu do zdrowia i powrotu, bo z nimi się bardzo fajnie gra. Nasze mecze, wiadomo, no w tym sezonie były bardzo, bardzo nerwowe. Aczkolwiek my lubimy z nimi grać, bo oni fajnie grają w piłkę i dobrze nam się gra. Wygraliśmy w tym ćwierćfinale, później Eurodrup pokonaliśmy w półfinale, no chociaż mówię, w tym roku tyle razy się spotykaliśmy z Toruniem, że już oni mnie osobiście się śnili po nocach i nie mogłem się doczekać tego, żebyśmy chociaż ten jeden punkt im urwali gdzieś tam remis albo cokolwiek się udało zrobić. Jest to drużyna, która będzie za chwilę w Ekstraklasie, w futsalu Polski, więc no wygrać z taką drużyną no to jest coś i to na pewno na długo nam zapamięta, a przynajmniej nam pomału otworzy drogę do tego, jak chcemy grać w przyszłym roku w pierwszej lidze w futsalu, więc myślę, że gdzieś te pierwsze szlify zrobiliśmy i w tym kierunku będziemy zmierzać. Mam nadzieję, że się wszystko uda i może niebawem za jakiś czas, myślę, że to tam co najmniej minimum gdzieś tam z 3 lata spokojnie będziemy musieli poczekać na to, żeby zagrać z nimi w Ekstraklasie i będą derby Pomorza i Kujaw tutaj, więc no liczymy na to, że się spotkamy gdzieś tam w Ekstraklasie, ale mówię, nie wiem co będzie. Nikodem, właśnie przed Wami walka o wejście do futsal Ekstraklasy, no i dzisiaj możecie się cieszyć z tego zwycięstwa w Starek Lidze, no ale czasu na świętowanie nie ma naprawdę dużo, bo no to jest bardzo ważna sprawa dla całego Torunia, aby drużyna futsalu była w Ekstraklasie. No i przede wszystkim już chodzą słuchy, no i to jest, no można powiedzieć, pewne, że jeżeli Eurodrup będzie występował w nowym sezonie tutaj, no to nie będziemy już oglądali tutaj takiego całego składu. No, powiem szczerze, że nie wiem, jak to będzie wyglądać. Jeszcze nie awansowaliśmy oczywiście do Ekstraklasy, zostały nam 4 mecze i 4 punkty do zdobycia, aby ten awans osiągnąć. Jeżeli chodzi o przyszły sezon w Stalex Lidze, też nie wiem, jak to będzie. To decyzja należy do trenera, do sponsorów, do prezesa. Także tu myślę, że musimy jeszcze troszeczkę poczekać. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwiąże, czy awansujemy, czy damy radę i poczekać na decyzję reszty całej ekipy. Zdobyliście w tym sezonie 2 puchary. Wygraliście ligę i super puchar. Czy mimo tego, że nie macie potrójnej korony, czujecie się zwycięzcami? No tak, każda wygrana cieszy. To nie można mieć wszystkiego przecież. No, bardzo się cieszymy, że wygraliśmy ligę, no, ten super puchar również. No, może ten mecz o super puchar był troszeczkę łatwiejszy niż cała liga, ale mimo wszystko cieszą te 2 zwycięstwa, te 2 trofea. No nie będziemy płakać, że nie zdobędziemy pucharu ligi, także myślę, że jest dobrze. Maciej, wyobraźmy sobie teraz taką sytuację. Nie ma w drużynie Eurodrobu Nagu, Suchockiego, Mikołajewicza, Wojciechowski, Kawka, tego całego podstawowego trzonu drużyny. Czy ten Eurodrób będzie w stanie obronić tytuł? Myślę, że to na pewno będzie ciekawe takie porównanie, tak? Bez tych zawodników, których wymieniłeś. Śmiem twierdzić, że w tym okrojonym zestawieniu no nie da rady wygrać ponownie naszej ligi. To może tylko i wyłącznie dodać kolorytu, tak? Że no już nie będzie, jest Eurodrup i potem no kwestia, kto zajmie drugie, trzecie i tak dalej miejsce. No myślę, że w tym momencie, jeżeli ten zespół przystąpi zdecydowanie osłabiony, tak jak już coraz głośniej się o tym mówi, no nie da rady wygrać po raz kolejny naszej ligi. Marcin Gruszczyński, Nikodem Jamanowski, Maciej Grecki, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Czas na świętowanie dla drużyny z Torunia, dla drużyny Bydgoszczy. Czas na świętowanie przyjdzie za tydzień o godzinie 18 w niedzielę, finał Pucharu Ligi. Dziękuję Państwu bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.